Podnominał cast. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grandtury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Mieliśmy króla mocomierzy, mieliśmy króla polskich mastersów, no i tym razem jest nam jakże miło gościć, no pewnie trzeba powiedzieć, króla polskiego keirinu, o tym później. 11 medali Mistrzostw Europy, 3 Puchary Świata, blisko, blisko na tych Mistrzostwach Świata i na Olimpiadzie medalu. No i dzisiaj ze mną Damian Zieliński. Witaj, Damianie. No, witam. Chciałem dzisiaj porozmawiać, nasi słuchacze wiedzą, rozmawialiśmy troszeczkę o keirinie i tak zauważyliśmy, że przeżyłeś japońską przygodę keirinową, ale na początek jeszcze zanim dopłyniemy, czy dolecimy do Japonii, to muszę cię zapytać podchwytliwe pytanie, no bo jako, że masz tych medali Mistrzostw Europy cały pęk, to czy jesteś mi w stanie powiedzieć, ile Mistrzostw Polski w elicie posiadasz? Tego nie jestem w stanie powiedzieć, bo nawet zgłębiałem się nad tym tematem i nie jestem w stanie powiedzieć, ile tych medali mistrzostw polskiej elity jest, ale myślę, że około 20 kilku. Natomiast mówię, jeżeli takie moje osobiste odczucia, jeżeli zdobyło się pierwszy medal mistrzostw elity, to chce się czegoś więcej. Więc po pierwszym medalu, który zapamiętałem, a to było w roku 2004, po prostu przestałem je liczyć i przestałem jakby, oczywiście to są ważne rzeczy, ale jakby zwracać na nie uwagę. Natomiast gdzieś tam w głowie był już medal Mistrzostw Europy, medal Mistrzostw Świata i tak dalej. Czyli w ogóle, no to teraz nam troszeczkę może powiedz, bo jak trafiłeś na ten tor, bo dzisiaj w dzisiejszych czasach każdemu tor, niestety większości ludzi kojarzy się z torem w Pruszkowie i z długami toru Pruszków, ale twoja przygoda pewnie z kolarstwem torowym nie zaczynała się w Pruszkowie. Moja przygoda zaczęła się w ten sposób, że trafiłem do jednego z najlepszych klubów polskich, do Gryfu Szczecin, gdzie tor generalnie był tradycją, więc nasz klub specjalizował się w kolarstwie torowym od lat 60. I wychował wicemistrzów świata, wychował wielu zawodników generalnie takich na wysokim poziomie. I ja, można powiedzieć, poszedłem jeszcze też wszystko takim starym systemem. Byłem szykowany przez trenera, który w tej chwili ma już 81 lat. 82, bo nawet jeżeli dobrze pamiętam. Mój trener klubowy, z którym współpracuję dzisiaj, to jest też jeden z moich trenerów przygotowania motorycznego, to jest Wojciech Jarema, ma w tej chwili też już 78 lat i ci ludzie generalnie pokazali mi kierunek przygotowań i przygotowali mnie do tego, kim byłem przez całą karierę. I dlatego mówię, padło na tor. Predyspozycje jakby te indywidualne też pokazały, że po prostu jestem skazany na krótki dystans, więc typowo kolarstwo torowe. W tym kierunku poszedłem, w tym kierunku byłem szkolony i w tym kierunku osiągnąłem. Jeżeli chodzi o krótkie dystanse, bo nie każdy z naszych słuchaczy nawet był na torze i może nie wiedzieć, czym są, jak krótkie są krótkie dystanse, więc jak mógłbyś nam powiedzieć, gdzie te twoje predyspozycje najlepiej pasowały i która z tych dyscyplin krótkich, krótkodystansowych była twoją ulubioną? Jak najbardziej, oczywiście. Jeżeli chodzi o kolarstwo torowe, jeżeli chodzi o krótkie dystanse, to jest to przede wszystkim, mówi się o tym, królowa dyscyplin torowych, czyli sprint klasyczny, który zaczyna się kwalifikacją 200 metrów do startu lotnego, później systemem pucharowym rozdzielanie na rozgrywkę między przeciwnikami. I to była generalnie moja taka główna koronna konkurencja. Jeżeli chodzi o konkurencje drużynowe, to mamy sprint drużynowy, gdzie jedziemy we trzech zawodników na dystansie trzech okrążeń. No i jeżeli chodzi o najdłuższą konkurencję, jaka jest w sprincie, to jest kilometr.
to jest 1000 metrów ze startu zatrzymanego i to jest najdłuższa, mówię, konkurencja, którą mieliśmy. Ja natomiast specjalizowałem się całą swoją karierę w sprincie indywidualnym, czyli tak jak mówię, kwalifikacje na 200 metrów ze startu lotnego i później rozgrywka sprinterska, typowa, taki pojedynek, można powiedzieć, między zawodnikami. A jeszcze możesz powiedzieć, bo wiem, że byłeś też rekordzistą Polski w sprincie, więc czy pamiętasz swój najlepszy czas na 200 metrów? No, oczywiście, 9732 na sekundę. To jest mój najlepszy czas, który osiągnąłem jako pierwszy Polak z szedłem w ogóle poniżej 10 sekund na 200 metrów. I to jest też taki mój troszeczkę zaszczyt. To już jest taki czas, który daje bardzo dobre miejsce do wyjściowe do rozgrywki. Oczywiście to się zmienia z roku na rok w tej chwili, więc można powiedzieć, że w tej chwili nie zdziałałbym zbyt wiele, ponieważ zawodnicy jeżdżą dużo szybciej. Te pokolenia się zmieniają i tak. Jeżeli chodzi o zmianę pokoleń, to też jest jedna z tych konkurencji, o której nie wspomniałeś, a której już dzisiaj też... Nie wymieniłem, tak, Kevin. Oczywiście Kevin japoński. Czyli to wygląda, czy to też jest zaliczane do właśnie konkurencji też sprinterskich pewnie, bo raczej nie wytrzymałościowych. Tak. Niestety nie wspomniałem o tym, to jest Kevin, przy czym to jest oczywiście konkurencja, która przybyła do nas z Japonii, typowo z Japonii, bo to jest to obmyślone przez Japończyków i u nich rozgrywane. Natomiast rozróżniamy dwa rodzaje Kevinu, czyli rozróżniamy Kevin olimpijski, taki jaki my obserwujemy na zawodach, na igrzyskach i na mistrzostwach świata. Jest to Kevin, który rozgrywany jest w lidze zawodowej w Japonii. One się różnią, wyglądają podobnie, ale generalnie różnią się rozgrywką, więc musielibyśmy tutaj omówić te różnice. No właśnie tak chciałem tutaj skierować tą rozmowę w stronę Kevinu, bo warto wspomnieć, że byłeś jednym z Polaków, a nawet nie wiem, czy nie jedynym z Polaków, który występował w tej lidze Kevinowej. Czyli jakbyś mógł nam opowiedzieć, bo rozmawialiśmy o tym, dlaczego Kevin jest tak popularny, bo jest to jedna z czterech dyscyplin w Japonii, którą można po prostu obstawiać, więc są tam naprawdę wielkie pieniądze. Wielkie zainteresowanie tym, no można powiedzieć, konie i Kevin. To jest takie wielkie japońska bukmacherka, więc opowiedz nam, jak tam w ogóle, jak się dostałeś, kto się z tobą skontaktował, no i jak właśnie wygląda cała ta liga Kevinu, no sam królestwo Kevinu. O, jak polski król Kevinu odnalazł się w królestwie Kevinu. Generalnie sprawa nie jest taka prosta, ponieważ ja też, będąc w Japonii na kontrakcie, uczyłem się w szkole zasad tej dyscypliny, więc miałem podręczniki do szkoły, miałem spotkania z sędziami, miałem spotkania z zawodowcami, którzy ścigają się tam, żeby się tego wszystkiego nauczyć. I generalnie, tak jak mówisz, tam sama liga polega na tym, że obstawia się pieniądze, tak jak na zakładach bucharskich, ale ponieważ, żeby można było to robić, wszystko musi być oparte o konstytucję, więc Japonia po wojnie zmieniła swoją konstytucję, zrobiąc dodatkowo dopisek, który pozwala ludziom, nie koniom, tylko ludziom ścigać się na zasadzie zakładów bukmacherskich. I została ta konkurencja wymyślona po to, żeby z tego, co nam tłumaczono, wspomóc gospodarkę po przegranej wojnie, tam gdzie oczywiście kraj poniósł wielkie straty, nie było pomysłu, w jaki sposób wesprzeć jakby odbudowę kraju. I Japończycy sobie wymyślili, że wymyślą sobie rywalizację sportową, na której będą zarabiać pieniądze i z której odbudują przemysł i infrastrukturę. I do dzisiejszego dnia, tak jak nas uczono, część pieniędzy z każdego wyścigu jest przeznaczona na rozwój lokalnego przemysłu, część jest przeznaczona na utrzymanie lokalnej infrastruktury, oczywiście każdego obiektu, na którym jest wykonywany wyścig,
duża część pieniędzy idzie na budżet państwa i oczywiście jest jakaś skromna tam jakaś działka, która generalnie w takiej formie detalicznej nie jest aż taka zła. Idzie jako nagrody dla zawodników, którzy ścigają się w lidze i ten system po prostu działa do dnia dzisiejszego. I teraz, jeżeli mógłbyś, czyli można powiedzieć, że taki odwrócony totalizator sportowy, bo w Polsce, tak, gramy w zakłady, tak. Jest potem w sport, a tutaj sport funduje gospodarkę. A jeżeli mógłbyś powiedzieć parę słów o tych właśnie największych różnicach, bo to o czym tak wie, powiedzmy, średnio zaawansowany fan kolarstwa, no to Keirin w Japonii, największa różnica to na pewno ten ubiór, gdzie oni tam, tego ścigania jest tyle, że nie ma czasu na kontuzje, więc mają jakieś dodatkowe ochraniacze, dodatkowe jakieś takie, można powiedzieć, że prawie że zbroje do Powiem ścigania. Powiem tak, dodatkowa różnica jest taka, że w Keirinie japońskim zawsze ściga się 9 zawodników, natomiast w Keirinie olimpijskim, mistrzowskim ściga się 6. Oczywiście to w zależności od zawodów może być tych zawodników 7, czasami 8, ale generalnie jest 6. Natomiast w Keirinie japońskim zawsze jest 9 zawodników, natomiast sama zasada rozgrywki jest kompletnie inna. U nas zgłasza się konkretna ilość zawodników, jest dzielona na ileś biegów, jest określone ilu zawodników z danego biegu awansuje do dalszej rozgrywki, natomiast w Japonii ten system jest uregulowany i jest jeden. Jest zawsze grupa S1, S2, A1, A2, A3 w zależności od rankingu w kraju. I grupa, załóżmy S, tak jak powiedziałem, ściga się w najwyższej kategorii i grupa A ściga się w kategoriach niższych. I biegów zawsze codziennie jest 11 i ścigają się kolejno w swoich kategoriach, w swoich jakby grupach. Pierwszego dnia awansuje nas 6, jeżeli jestem w biegu dalszym, jeżeli jestem w pierwszym biegu najwyższym, awansuję z automatu, że tak powiem, do półfinału. Z półfinału awansuje nas 3 z 9. No i finał, ten jeden bieg najwyższy, mamy zawsze 9-osobowy. A czyli powiedziałeś, z półfinału awansuje 3, czyli gdzieś tam mi się zgubiła matematyka, czyli z półfinału tak, awansuje 3 plus 3. Półfinałów nie ma klasycznych półfinałów dwubiegowych, tylko są półfinały 3-biegowe. Aha, czyli można powiedzieć takie 1/3 finały, półfinały będą... Tak. To znaczy powiem tak, jak przyjechałem do Japonii, sam system rozgrywania biegów był dla mnie po prostu pajęczyną, którą mi tłumaczono. Natomiast jeżeli już się w tym jest, to po prostu jest to bardzo proste i tak jak mówię, jest 11 biegów w ciągu dnia i biegi numer 11, 10 i 9 dotyczą najwyższej kategorii zawodników, czyli S1 lub S2. Natomiast zawodnicy klas A1, A2, A3 zajmują biegi 7, 6, 5 i kolejno do dołu. I oni mają swoje jakby półfinały i finały. Natomiast my mamy jako zawodnicy ci najwyżsi biegi eliminacyjne i biegi, jakby to powiedzieć, nie półfinałowe, tylko jak to określiliśmy, 1/3 finałowe i następnie finałowe. I jedna rzecz, która jeszcze jest różna od tego, co rozgrywamy tutaj w Polsce, jest to, że w Japonii bieg odbywa się tylko jednego dnia. Tutaj nie mamy rozgrywki takiej, że ścigamy się w ciągu 10 biegów przez cały dzień, czy tam 3, 6, 5, 4 i tak dalej, tylko jest jeden bieg jednego dnia. Wyłania się po prostu najlepszych zawodników. A jeżeli chodzi o same areny rozgrywania, bo każdemu będzie się to kojarzyło z tymi, powiedzmy, mistrzowskimi imprezami typu Mistrzostwa Europy, Świata czy Igrzyska Olimpijskie, gdzie mamy tor 250 metrów, też dystans to jest, tutaj musisz mi pomóc, 6 okrążeń takiego toru w Keirinie, łącznie z rozpędzaniem? To znaczy, jeżeli chodzi o Japonię, tam jest określony dystans i załóżmy jest to 2250 metrów i generalnie Japonia obiektów wyścigowych ma około 50 i mówię tutaj nie tylko o samych torach, tylko chodzi o zespołach takich
o całej infrastrukturze przygotowanej do wyścigu, tak? Mówię o torach, które są, mają widownię, mają centrum obsługi, mają internat, stołówki, całą infrastrukturę przygotowaną pod zawodników. Te tory, jeżeli ktoś ze słuchających był, no już my w Kaliszu, w Łodzi, w Szczecinie, bądź w Wrocławiu, mamy, Jabłończycy mają głównie 400-metrowe tory, czyli takie klasyczne tory, jakie były od początku istnienia, budowane, betonowe, odkryte tory, tak, idealnie takie jak Szczecin czy Łódź. I na takich torach rozgrywana jest cała dyscyplina. Aha, czyli, no, czyli głównie, tak jak mówię, czyli jest ta różnica, nie tylko więcej osób, ale też, też dłuższy tor. No dobrze, czyli powiedz, byłeś tam, ty z tego, co gdzieś tam udało nam się znaleźć informację, dwa razy na takim kontrakcie, dobrze zrozumiałem? To znaczy, kontrakt polegał na tym, że JFC, czyli Japońska Federacja Keirinu, zaprasza sobie na co roku konkretną liczbę zawodników z całego świata. Więc w momencie, kiedy ja się ścigałem, było nas 8, przede mną było tych zawodników 9, w tym roku jest zawodników 6, przy czym w tym roku zawodnicy, którzy są jakby zapraszani, dostają kontrakty 2-letnie. Wtedy, kiedy ja się ścigałem i było nas 8, były kontrakty jednoroczne. I to są zawodnicy generalnie rekrutowani spośród medalistów Mistrzostw Świata, Pucharu Świata, Mistrzostw Europy i tak dalej. I taki zawodnik ma oczywiście każdy wyścig jeden, który się ściga, jest kontraktowany osobno. My na każdy osobny wyścig podpisujemy wielostronicowy kontrakt na konkretną galę, na konkretnych zasadach i tak dalej. I oczywiście pokrywamy koszty utrzymania swoje już poza szkoleniem na miejscu. Aha, no i ten to, czyli dosyć, na pewno dosyć ciekawe przeżycie. No i czy odczułeś, że po tym pobycie w Japonii, czy też nauczyłeś się czegoś, co pomogło ci w tym, no powiedzmy już, keirinie europejskim? Myślę, że na pewno odwagi. Na pewno wiarę w siebie, że nie warto czekać, nie warto patrzeć, co robią inni, tylko iść do przodu i robić swoje, to jest na pewno ta jedna rzecz. Dużo nauczyłem się od moich kolegów z innych krajów. Miałem taką okazję, że akurat byłem z dwukrotnym mistrzem olimpijskim Ryanem Daly z Australii. Byłem z Craigiem McLeanem, mistrzem olimpijskim z reprezentacji Wielkiej Brytanii. Byłem z reprezentantem Czech, z reprezentantem Malezji, z reprezentantem z Francji. Naprawdę poznałem wielu fajnych chłopaków z takiej międzynarodowej grupy, gdzie nauczyłem się też troszeczkę, podpatrywałem, co oni robią, jak się zachowują, jak podchodzą do sprawy. Ci, którzy już byli, też mówili mi, co mam robić, jak mam się zachowywać i tak dalej, więc na pewno było to niesamowite przeżycie. No i to przeżycie, które zaprowadziło nas na nasz stały, na nasz, naszą stałą sekcję podcastową, czyli na kolarski moment, i tutaj chciałem, żebyś nam opowiedział, bo finał keirinu na Igrzyskach Olimpijskich w Rio, jaki był, każdy widział, no ale tylko bardzo mała grupka osób widziała ten finał z twojej perspektywy, czyli z perspektywy toru w Rio. Czy mógłbyś nam po prostu opowiedzieć ten kolarski moment, który no pewnie najbliżej medalu olimpijskiego w karierze, więc pewnie takie mieszane uczucia, że finał keirinu, a jednak ten moment... Tak, zgadza się. Znaczy, wbrew wielu hejterom, z którymi miałem do czynienia, nie spodziewałem się relegacji. Natomiast jedyne, czego nie mogę odżałować, to jest to, że te biegi były w ogóle odstrzelone. Bardzo bym sobie życzył, żeby te przewinienie tych moich przeciwników zachodu zostało niedostrzeżone i po prostu, żeby to anulowanie biegów nie miało miejsca, bo naprawdę w pierwszym biegu, kiedy startowaliśmy do finale, no, miałem bardzo dobrą pozycję.
i uważam, że mógłbym zdziałać wiele. Natomiast sama rozgrywka zajęła nam około, było 3 starty w ciągu około godziny. A ponieważ no, miałem już wtedy, miałem ile, 35 lat, no nie grało to na, może, na moją korzyść po prostu. Też zawiązałem buty na jeden raz, miałem zręczniałe nogi, połytki. To wszystko się przygotowuje na kilkanaście, na kilkadziesiąt albo na minutę biegu. A tutaj trzeba było czekać 40 minut po prostu w pełni jakby przygotowanym do biegu. I tak jak mówię, no ja liczyłem, że to wszystko się odbędzie w ciągu jednego biegu i będzie pomyślne. Jak to się stało? Jak to się stało? Tak, to wszyscy widzieli. No i... No właśnie, wszyscy widzieli, ale też pamiętajmy, że nie dość, że kolarstwo torowe, to i Kaylin pewnie tam w Rio wszyscy, może zabrzmi trochę brutalnie, ale pewnie wszyscy pamiętają Rafała Majkę i to kolarstwo szosowe. Jakbyś mógł powiedzieć, o co chodziło w tej dyskwalifikacji, o co chodzi w Kaylinie, w sensie tego skoczenia za, te, pewnie w Rio to już była Edna, a nie Debna. Tak. Generalnie w biegu pierwszym i w biegu drugim zarówno Brytyjczyk i Anglik, jak i Niemiec później w biegu drugim wyprzedzili swoim, żeby to wytłumaczyć najprościej, światłem swojego roweru, czyli najechali jakby za przekrój tego motoroweru, który nas rozprowadza, przygotowuje nas do szybkości wyścigowej. A to w przepisach kolarskich jest określone, że jeżeli ma coś takiego miejsce, to bieg jest przerywany i zawodnik, który wyprzedza motorower, jest wyrzucany z wyścigu. To się stało 3 razy. W pierwszym biegu 2 zawodników, w drugim biegu 1 zawodnik i żaden z zawodników nie został zdyskwalifikowany z biegu. Mimo, że przepisy mówią jednoznacznie, że tak powinno się stać, więc... tak się stało, nie wiem dlaczego tak się stało i tak po prostu jest i... Tutaj pewnie trochę wpływu, tak jak powiedziałeś, pewnie trochę wpływu miało to, że był to Brytyjczyk i Niemiec, a nie dajmy na to Polak i Węgier. No czy na pewno tak, no szefem wtedy Międzynarodowej Unii Kolarskiej był Brytyjczyk, a szefem głównym zawodu był Niemiec. Więc wnioski nasuwają się jakby same. Ja też uczę moich zawodników w tej chwili, że my po prostu musimy bez wątpliwości pokazywać innym zawodnikom z zachodu, że po prostu jesteśmy od nich mocniejsi i nie liczyć na jakieś tam, że tak powiem, układy czy inne rzeczy. Bo tak jak, no dokładnie, tak jak jeszcze mówisz, może dodam do tego finału, że no skończyłeś go na 6. miejscu, ale tak jak mówisz, no nie dość, że były te trzeba to było restartować, że no już tam brutalnie znowu rzecz ujmując, lata nie te, może lata nie były po twojej stronie, doświadczenie tak, ale wiadomo, każdy z tych restartów kosztował cię więcej sił, no i też pewnie związane z tym Kaylinem japońskim, o którym mówiłeś, że nie ma co czekać. Te biegi odbywają się tak, zero-jedynkowo. Te biegi odbywają się zero-jedynkowo, więc to jest... Ja zawsze to porównuję do startu rakiety, tak? Włączam zapłon i to już idzie. Tego się nie da zatrzymać, więc te zasoby gdzieś tam są drenowane i to już są straty, których nie da się odzyskać. Natomiast podjąłem próbę, nie udało się. Trudno. To już jest historia. No tak, ale to chciałem, tak zapytaliśmy o ten kolarski moment i brzmi to jak taka, no trochę można powiedzieć dotkliwa porażka, bo ten olimpijski medal był na wyciągnięcie ręki, ale jeżeli z tej swojej kariery wieloletniej miałbyś wyciągnąć taki może w drugą stronę i swój największy sukces, medal, z którego jesteś, czy osiągnięcie, z którego jesteś najbardziej dumny, to wtedy co przyszłoby ci na myśl? Przychodzi mi do głowy jedna taka sytuacja, to był 2004 rok, kiedy miałem jeszcze 22 lata i wtedy sięgnąłem po finał Mistrzostw Świata i mi się wydaje osobiście, że to był taki moment, kiedy byłem najbliżej medalu, bo przegrałem 1-2 z Australijczykiem akurat. Byłem technicznym w zasadzie, oczywiście z mojej strony i
I to była taka rzecz, której nie mogłem odżałować wtedy. I wydaje mi się, że to był taki, byłoby takie największe ukoronowanie mojej kariery i zarówno zdobycie Pucharu Świata w tym samym roku, bo wtedy sięgnąłem po Mistrzostwo Europy, po Puchar Świata i przegrałem walkę o brązowy medal. Także mówię, to 2004 rok to jest taki rok, gdzie praktycznie zgarnąłem wszystkie te perełki. Czyli, ale można tutaj też powiedzieć, jeżeli przegrałeś o błąd techniczny medal z Australijczykiem, to przynajmniej jako Polacy możemy podnieść głowę, bo historia zatoczyła koło i w Pruszkowie, o ile mnie pamięć nie myli, Mateusz Rudyk wygrał medal z Australijczykiem, też przez błąd techniczny, tylko tym razem zgadza się, na naszą korzyść. Tak. Zgadza się, na naszą korzyść i no tak, zgadza się, oczywiście się zgadza i wydaje mi się, że pomimo warunków, które mamy w Polsce i tak nawiązana jakby walka w samym finale Mistrzostw Świata jest wielkim osiągnięciem, bo naprawdę nie jest lekko, a mamy możliwości takie, żeby rywalizować z najlepszymi na świecie. No tak, to ja na co dzień mieszkam w Wielkiej Brytanii, więc też zdaję sobie sprawę, której co chwilę jest na przykład marynarka powietrzna, inżynierowie marynarki powietrznej gdzieś tam zaangażowani w przygotowanie systemów pomiaru danych dla reprezentacji, gdzie tam mają pomiar z jakiej wysokości atakują, na sprincie, w jakim położeniu mieli korbę, czy najlepiej tam przyspieszenie stąd, taką parabolą iść, czy inną. W momencie właśnie, kiedy zdobyłem Puchar Świata i byłem czwarty na Mistrzostwach Świata, dostałem zaproszenie od premiera Australii na wyścig jakiś tam, nie pamiętam już jak to się nazywało, ale to był taki wyścig przedolimpijski dla najlepszych zawodników na świecie. I nasz ówczesny prezes, wizytując z racji swojego stanowiska, był wtedy w zarządzie Unii Polarskiej, będąc w ośrodku przygotowań kadry olimpijskiej w Australii, w Adelaide, mówił, że każdy z nas zawodników ma przypisaną swoją kasetę VHS, jeszcze wtedy nie było takich nośników jak dzisiaj, i ci zawodnicy uczą się zachowania każdego z nas. Oni obserwują, w jakim momencie atakujemy, w jaki sposób ustawiamy nogę w czasie ataku, czy się odwracamy, czy się nie odwracamy, czy obserwujemy, czy nie obserwujemy. To Australijczycy mieli już wtedy. Także mamy tu jeszcze tutaj wiele wiele możliwości do nadrobienia. I spotykałem się również z takimi zdaniami, że byliśmy obiektem podziwu innych reprezentacji, że my przysłowiowo robiąc robotę w garażu, bo tak na nas mówiono, nawiązujemy z nimi walkę. A nierzadko również wygrywaliśmy. A tutaj właśnie jeszcze chciałem cię zapytać, bo też jesteś takim przykładem ciekawym zawodnika, który pamięta te czasy przed torem w Pruszkowie i czasy po torze w Pruszkowie. Czy tu zauważyłeś, że to rzeczywiście, można powiedzieć, jedną nogą wyszliśmy z garażu, kiedy dostaliśmy ten tor zadaszony, tor 250 metrów Sosny Syberyjskiej? Czy nie miało to większego wpływu na przygotowania? Oczywiście, że ma. Z tym, że ja dalej uznaję, że my nie wyszliśmy z garażu. To, co robimy w tej chwili, dopiero rozbudowujemy dalej tą naszą bazę. O jakieś tam techniczne nowinki, o fizjologa, o fizjoterapeutę, o psychologów, o analizy elektroniczne. Natomiast ja zawsze twierdziłem, że byłem dzieckiem toru betonowego. Wychowałem się w Szczecinie, tutaj trenowałem, tutaj trenuję, tutaj w szkole młodzież w tej chwili. I bardzo fajnym takim przykładem było to, że w 2015 roku, wbrew pozorom, ponieważ były problemy z organizacją Mistrzostw Europy, zgodziła się Francja, która zorganizowała Mistrzostwa Europy na betonowym torze. Pierwszy raz od bodajże 10 lat. I tam sięgnąłem, bo byłem po srebrny medal Mistrzostw Europy wtedy w sprincie indywidualnym. Zawsze mówiłem, że potrafię, mogę,
i zrobiłem ten medal dzięki temu, że wychowałem się właśnie na betonie, nie na drewnie. No tak, i to, a to jeszcze powiem szczerze, przepraszam, kontynuuj, bo tak ci się wszedłem w słowo. Tak, no czyli mamy wielu w tej chwili zawodników, gdzie mieliśmy taki przykład w tej chwili, że jechaliśmy na Mistrzostwa Europy Juniorów we Włoszech na 400-metrowym torze betonowym, gdzie miałem duże obawy, czy młodzież sobie poradzi, ponieważ te dzieci, które w tej chwili ścigają się w juniorach młodszych, nie znają już praktycznie ścigania się na torze betonowym. Więc to był też dla nas duży sprawdzian i byłem ciekaw, czy młodzież sobie poradzi, czy nie poradzi. A to takie też odpowiedziałeś na moje pytanie, bo jako, że teraz te Mistrzostwa Europy trochę takie w Bułgarii trochę smutne, bo wiadomo, no w dobie koronawirusa bez publiczności miałem zapytać o jakieś takie jakiś pamiętny start na Mistrzostwach Europy czy też świata, jeżeli chodzi o takie niestandardowe okoliczności, no ale to chyba odpowiedziałeś, że ta, o ile się nie mylę, to... Tak, to chyba była Gwadelupa. Właśnie tam, gdzie... Tak, tam chyba były jakieś problemy z organizacją Mistrzostw Europy i wydaje mi się, że to był taki start różniący się od wszystkich. Czyli też, ale też był to tor 250 metrów beton, czy takie raczej dłuższy? Nie, to był tor 333 metry, czyli dawny wymiar olimpijski. Mhm. Dawniejsze tory olimpijskie miały 333 metry w długości z tego tytułu, żeby wszystkie konkurencje można było rozgrywać z linii prostej, czyli tego wypłaszczenia toru po środku. Wszystkie rozgrywane dystanse generalnie można było rozpoczynać z jednej lub z drugiej strony z tej płaskiej powierzchni. No tak. No, okej, Damianie, nie trzymam cię tak dalej za język, ale na koniec rozmawialiśmy jeszcze chwilę tutaj przed naszym nagraniem, bo i wspomniałeś zresztą, że no, zawodowcem już nie jesteś, ale dalej z młodzieżą, jesteś trenerem z młodymi w Szczecinie, no i teraz jeszcze wspomniałeś też może, jeżeli to chciałbyś podzielić się o jakichś wyjazdach do Gruzji, które też może taki niesztampowe jak dla torowca, no i potem na koniec oczywiście jako, że my jesteśmy głosem polskich mastersów, to musimy cię zapytać, kiedy wracasz do mastersów, bo wszyscy już się na zapas boją twojego powrotu do ścigania. Tak już nie zapowiedziałem i mówiłem moim znajomym wcześniej, że w tej chwili jeszcze muszę po prostu, musi minąć jakiś czas, kiedy odpocznę od dyscypliny i wtedy będę zdecydował, czy będę się ścigał, czy nie będę się ścigał, natomiast w tej chwili staram się przelać moje doświadczenie na korzyść młodzieży i skupić na nich. Czyli rozumiem, że jesteś trenerem, ale głównie torowym, że tak powiem, w Szczecinie. Nie tylko. Generalnie mam, czy prowadzę klub własny, gdzie tutaj młodzież staramy się doprowadzić właśnie do tego poziomu mistrzowskiego, a jeżeli chodzi o kadrę, mamy zawodników w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Żaradowie, mamy zawodników reprezentacji. Ja osobiście też prowadzę swój projekt, bo to jest nie szkółka, ale akademia mojego imienia, która szkoli dzieci w wieku mniej więcej 6-10 lat, gdzie zapoznaję ich z rowerem, z obsługą roweru, w formie zabawowej na początku i już jednego mamy zawodnika, który wyszedł spod moich skrzydeł, który już zdobywa medale w Mistrzostwach Polski, także jest to też dla mnie taka duma trochę i jakby napęd do działania. Czyli jeszcze jako, że wiesz, nagrywamy tutaj, słuchają nas jak zwykle miliony, jak nie miliardy, no to też możesz pochwalić się, czy macie jakieś strony facebookowe, czy jakieś strony, gdzie można by tam was znaleźć. Ktoś może z okolic Szczecina zastanawia się, czy dziecka nie wprowadzić w świat toru. Tak. Duży nacisk położyliśmy generalnie na media społecznościowe i mamy swój fanpage na Facebooku, to jest Piast Szczecin Kolarze, natomiast moja akademia ma stronę Damian Zieliński, Akademia Juniorek. To jest moja jakby strona i tutaj w tym kierunku idziemy, w ten sposób można się z nami skontaktować i to jest jakby w dzisiejszych czasach jakby najbardziej
To powiem, że podłączymy te linki pod naszego posta i pod nasz podcast, żeby ludzie mogli to z łatwością znaleźć, więc jak nas słuchacie, w opisie będą te nazwy, te linki, jeżeli jesteście z tych okolic i macie ochotę zjawić się na torze albo wysłać swoje dzieci, żeby... Zapraszamy serdecznie. Tak, to Damian zaprasza. Można obejrzeć tak wideo naszych Miłosińskich z Dnia Niepodległości, kiedy śpiewali hymn narodowy pod pomnikiem czynu Polaków w Szczecinie. Mieliśmy też taki występ ostatnio i serdecznie zapraszam. Okej, to zapraszamy. No i jeszcze tak na koniec tak chciałem zapytać, bo wspomniałeś, czy te wyjazdy do Gruzji, czy jakieś takie właśnie wyjazdy sportowe też gdzieś tam na horyzoncie, bo opowiedziałeś mi, że tutaj byłeś w Gruzji na downhillu i to nie wiem, czy to planujecie tak, teraz. Wypad do Gruzji był generalnie takim wypadem, pomysłem mojej siostry ciotecznej akurat, gdzie planowaliśmy organizować takie zorganizowane wypady w zasadzie z Polski. Gruzja generalnie jest pięknym i jeszcze dzikim krajem, jeżeli chodzi o naturę. Byliśmy tam w zeszłym roku przez 10 dni i uprawialiśmy kolarstwo zjazdowe. Jest to niesamowita i rewelacyjna sprawa. Spanie w namiotach, spanie w Tbilisi, zjazdy z Kazbeku, zjazdy z, czyli najwyższego wzgórza, najwyższej góry w Gruzji. Niesamowita sprawa i mam nadzieję, że coś z tym jakby pójdzie w dalszą stronę i będziemy mogli to realizować. W tej chwili przez oczywiście sytuację z COVID-em musieliśmy wstrzymać nasze plany, ale jak najbardziej myślę, że tak. No to myślę, że jak COVID odpuści, to ty znając polskich olimpijczyków, no ogólnie sportowców, ty raczej nie odpuścisz, więc szybciej COVID się podda. To pewnie będziemy też jeszcze w kontakcie, no i będziesz nam mógł opowiedzieć o tym, jak no może nie po torze 70 czy 80 na godzinę, ale jak latasz po gruzińskich górach, tym razem w dół z pomocą grawitacji też. Ja tak słucham i oj, nie wiem, to jest jakaś w ogóle, to trzeba być, z tym trzeba się chyba urodzić, ten curling, te sprinty, teraz downhill, no nie wiem, ja jestem, wiesz, ja się nawet boję w peletonie jeździć, dlatego całe życie. Niesamowitą sprawą, jeżeli wejdę ci w zdanie, niesamowitą sprawą jest to, jeżeli na przykład zadaję pytanie miejscowemu człowiekowi, ile mogę zjechać w dół i on mówi mi, ile chce. I na pytanie, ile chce, to on liczy i mówi, że około 70 kilometrów zjazdu. Więc mówię, to jest rewelacyjna sprawa, tak? Myślę, Gruzja daje niesamowite tutaj możliwości, jeżeli chodzi o zabawę na rowerze po prostu. No to tak, to miejmy nadzieję, że porozmawiamy jeszcze o Gruzji. Może powiedziałeś, że zaczynasz akademię swojego imienia, to z akademią swojego imienia, to może niedługo to się przekształci może w szkołę mistrzostwa curlingowego, jak już są szkoły mistrzostwa sportowego, bo być może, kto być jak może. Nie ty. No i cóż, czekamy na informacje z tego frontu. No i wielkie dzięki, że znalazłeś dla nas tą przedłużoną chwilę. Nie ma problemu, zawsze. No to do usłyszenia. Pozdrawiam. Podnominał cast. Lek na kolarski ból dupy. A Jezu, dobra, już popuszczam. Słuchaj, zasada jest taka. Zjej baletnicy, wiesz, przeszkadza rąbek u spódnicy, nie? Ja już zjadłem zęby wszystkie w kolarstwie terowym i lubię przebywać na torze samym sobie, bo mi sprawia to przyjemność, ale jak im więcej zawodów jakby obrobię z zawodnikami, tym bardziej się ten w tym tożsamym, że jednak już przyszedł czas, nie?